Siema, Jorman z tej strony. Dzisiaj pogadamy o takim częstym pytaniu, jakie zadają osoby, które dopiero zaczynają przygodę z filmowaniem, a mianowicie, jaki obiektyw wybrać? Stałoogniskowy czy zoom? Postaram się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o mnie, ja na samym początku też miałem ten problem i polecono mi kupienie stałoogniskowego obiektywu z jasnym światłem, czyli 1.7, 25 mm od Panasonica. No jest to obiektyw, którego używam do tej pory, w tej chwili nawet na nim nagrywam. Ale czy bym go kupił jako pierwszy obiektyw z perspektywy czasu? No nie. Ja dosyć późno kupiłem swojego zooma. Do tej pory korzystałem głównie ze stałek. Było to m.in. Panasonic 1.7 25 mm. Później zakupiłem Sigma 16 mm ze światłem 1.4, która fajnie spisuje się, gdy są braki światła. W międzyczasie jeszcze, to było chyba po Sigmie, kupiłem Panasonica 42,5, bo chciałem mieć taką 80, też ze światłem 1.7, świetny obiektyw, on ma wbudowaną stabilizację. No i tak to mniej więcej wygląda u mnie. Ostatni był zoom, na którym nie nagrywam obecnie, ale jest tam za mną. Jest to 12-40 ze światłem 2.8. Swoją drogą tutaj jest link do recenzji tego obiektywu. O Panasonicu też zrobiłem odcinek, także zachęcam do obejrzenia. Dalszą część materiału podzielę na dwie sekcje. Dlaczego zoomy i dlaczego stałki? Dlaczego zoom? Moim zdaniem zoom jest świetnym wyborem na pierwszy obiektyw. Dlaczego? Dlatego, że nie musicie przepinać się pomiędzy ogniskowymi. W przypadku, gdy robicie jakiś reportaż albo macie słabe warunki pogodowe i nie macie możliwości zmiany obiektywu, bardzo wam to ułatwia pracę, ponieważ stoicie w jednym miejscu, robicie zoom i po prostu macie obraz przybliżony. Macie zmieniony kadr, inna ogniskowa, możecie sobie już fajnie szeroki kadr złamać jakimś dozoomem i już dużo lepiej to wygląda. Jeszcze warto dodać, że zoom idealnie spisuje się przy reportażu, kiedy nie macie czasu na to, żeby zmieniać obiektywy. Jest to po prostu bezcenne, w momencie kiedy byście się przepinali, uciekają ważne momenty, no i jesteście w plecy o fajne ujęcia. Drugi punkt związany jest bezpośrednio z pierwszym, a mianowicie nie musicie zmieniać obiektywów. Co za tym idzie, nie brudzi się matryca, nie dostają się do środka żadne paprochy, pyły, po prostu tak jest bezpieczniej. Trzecim argumentem, dlaczego warto zainwestować w zooma, a nie w stałoogniskowy obiektyw, jest łatwość zmian ogniskowej. Stoicie, łapiecie szeroki kadr, ale nagle chcielibyście go złamać jakimś dozoomem. No to zamiast podchodzić, bo wiecie, że zaraz będziecie chcieli znowu na przykład kręcić szeroko, robicie sobie zoom. Automatycznie przełamujecie szeroki kadr bliskim kadrem, żonglujecie ujęciami, po prostu wygląda to fajnie. Dla mnie jest to wygodne i bardzo lubię pracować na zoomie. Oczywiście, zoomy mają też swoje minusy. Takim największym minusem jest to, że są ciemniejsze od stałek. W przypadku na przykład takiej małej matrycy, jak jest w mikro 4.3, 2.8, jest to już dosyć ciemno, ale w większości wypadków spokojnie wystarcza. No i zoom też oczywiście ze względu na przesłonę 2.8 tak bardzo ładnie nie rozmyje wam tła, jak na przykład światło 1.7 w stałoogniskowym obiektywie. Oczywiście zoomy nie są idealne i posiadają minusy. Największym z nich jest światło. Zoomy najczęściej mają f4 albo f2.8. Nie jest to za jasno, jeżeli chodzi o matrycę mikro 4.3, na której ja w tej chwili nagrywam. Przy pełnej klatce jak najbardziej daje to radę. Natomiast 2.8 w większości wypadków, nawet na mikro 4.3, daje radę. No ale gdy zapada zmrok albo jest po prostu mało światła, musimy sobie tego światła szukać albo czymś doświetlić. No bo po prostu wiąże się to z tym, że musimy podbić ISO. A jeżeli podbijemy za bardzo ISO, mamy ziarno. No i musimy jakoś między tym wszystkim lawirować, żeby było dobrze. I taki minus, który do końca dla mnie nie jest minusem, ale dodałem go do minusów, jest waga. Zoomy zazwyczaj są po prostu cięższe. W przypadku lekkiego zestawu fajnie jest go dociążyć cięższym obiektywem, ponieważ lepiej to się trzyma w dłoni, jest lepsza stabilizacja. Ale tak jak mówię, zazwyczaj zoomy są cięższe od stałoogniskowych obiektywów. Ale nie jest to reguła. Zapytacie, jaki zoom wybrać? Ja wam powiem oczywiście jak najjaśniejszy. Wiąże się to z finansami, ponieważ jaśniejsze zoomy są droższe. Jeżeli możecie sobie na takie pozwolić, to sobie pozwólcie, później mi podziękujecie. Natomiast jeżeli nie możecie sobie pozwolić, to bierzcie te, które są jak najjaśniejsze w stosunku do tego, ile możecie wydać. Zamieszałem trochę, ale wiecie, o co chodzi. Starajcie się unikać obiektywów ze zmienną przesłoną, ponieważ w momencie dozoomowania przy przekroczeniu danej wartości, na przykład strzelam teraz 35 mm, przesłona z f3,5 zacznie zmieniać się do f4, aż dojdzie do f5,6. No słabo to wygląda w momencie, kiedy filmujecie. Nagle robi się ciemno, musicie podbijać ISO. No nie, lipa. No jak kręcicie film z rodziną, daje radę, ale w momencie, kiedy robicie jakieś zlecenie, no to jest po prostu to no niedopuszczalne. Jeżeli chodzi o ogniskową, to poleciłbym wam obiektyw 24-70. Jest to taka najpopularniejsza ogniskowa do filmowania. Świetnie się spisuje. Światło 2.8. Jeżeli możecie sobie pozwolić, jak nie, to f4 i większość rzeczy tym zrobicie. Naprawdę wystarczy do praktycznie nie do wszystkiego. Lub ewentualnie coś szerszego, czyli 15-35 i to raczej do vlogowania, chyba że kręcicie jakieś nieruchomości i tego typu rzeczy. Po prostu zależy wam na jeszcze szerszym kącie, ale żebyście mieli możliwość troszkę do zoomowania, no to też będzie świetny wybór. A jeżeli planujecie robić ujęcia w naturze i nie możecie zbyt blisko podejść, no to 70-200
To jest takie, w sumie te trzy obiektywy, które wymieniłem, jest to taka podstawa. Mając te trzy szkła, w zasadzie zrobicie wszystko. No dobra, a teraz przejdźmy do stałoogniskowych obiektywów. Dlaczego stałki? Ich największym plusem jest jasność. Dzięki temu, że są jaśniejsze, możemy ładnie rozmyć tło, nie musimy tak bardzo podbijać ISO i wystarczy nam mniejsza ilość światła, żeby zrobić dobre ujęcie. Kolejnym ich plusem jest to, że są po prostu ostrzejsze od zoomów. Obecne nowoczesne zoomy są już naprawdę ostre, ale stałki zazwyczaj są ostrzejsze. No i w przeciwieństwie do zoomów najczęściej są lżejsze, ale mówię, no to nie jest reguła, bo wystarczy popatrzeć na 135 mm od Sigmy. Kolos po prostu, jakby tym rzucił, to można kogoś zabić. I oczywiście stałoogniskowe obiektywy też mają minusy i dla mnie takim największym minusem, jeżeli chodzi o stałki, jest to, że trzeba po prostu się przepinać pomiędzy ogniskowymi. Jeżeli na przykład jesteśmy na 80 i chcielibyśmy zmienić na jakiś szeroki kadr, no to musimy iść do plecaka, wyjąć, zmienić obiektyw, to trwa, uciekają momenty. Jest to po prostu dla mnie minus. W fotografii nie robi to aż takiej różnicy, ponieważ no, mając taką 35 w zasadzie możemy ogarnąć całą imprezę. Możemy sobie podejść, oddalić się, ale przy filmowaniu no, też moglibyśmy to zrobić, ale w praktyce no czasem musimy mieć ciągłe ujęcie i nie możemy tak szybko gdzieś podejść, czy po prostu zmienić swojej pozycji. Robiąc do zoom, no jesteśmy na miejscu, no po prostu, no sami rozumiecie. Okej, a teraz jaką stałkę bym wam polecił na dzień dobry? Chyba coś szerszego niż od tego, co ja zaczynałem, ponieważ 50 jest dosyć wąska. Dużo można ją zrobić, ale raczej bym się skłaniał coś bliżej 35 mm. Rzecz jasna też jest istotne, co będziecie kręcili, bo jeżeli planujecie zacząć od kręcenia krajobrazów czy nieruchomości, no to 50 będzie zdecydowanie za wąska i wtedy poleciłbym wam na przykład 15. Więc musicie zastanowić, co po prostu będziecie kręcili. Trzeba dostosować ogniskową do tego, co planujecie robić. A jeżeli nie wiecie, no to weźcie zooma, jak wspominałem wcześniej, i macie temat ogarnięty. A jak już czasem będziecie wiedzieli, co wam potrzeba, to wtedy możecie tego zooma sprzedać, kupić stałki albo dokupić stałki, żonglować sobie tymi obiektywami, dostosowywać do okoliczności, jakie panują w danym momencie. Podsumowując, jeżeli nie wiecie, co będziecie kręcili, nie macie tak naprawdę jeszcze zielonego pojęcia o ogniskowych, weźcie sobie zooma. To wam pozwoli zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy 20 mm, 24 czy na przykład 70, że nie tylko przysłona powoduje bardzo fajne rozmycie tła, ale też i ogniskowa o tym decyduje i jest naprawdę ważna przy tym. Natomiast jeżeli macie możliwość na spokojnie zmienić obiektywy, nigdzie się nie śpieszycie, albo na przykład wiecie, że będziecie filmowali tylko z jedną ogniskową i to wam wystarczy, to weźcie sobie stałkę. Będzie ona po prostu jaśniejsza, macie zapas światła wtedy. Najprawdopodobniej będzie też ostrzejsza i da wam wdzięczniejszy obrazek. Generalnie tyle, ile osób filmuje, czy robi zdjęcia, tyle opinii, natomiast z tego, co ja zauważyłem na przestrzeni lat, gdzieś tam zajmuję się filmowaniem, większość ludzi kupuje do filmowania zoomy, natomiast do zdjęć używa stałoogniskowych obiektywów. Najczęściej są to dwa aparaty, jeden z szerszym kątem, drugi z węższym, 35 i 50 na przykład, albo 35 i 80 i tym ogarniają dosłownie wszystko. Słuchajcie, z mojej strony to by było na tyle. Jak macie jakieś pytania, zachęcam do sekcji komentarzy, chętnie odpowiem. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba i widzimy się w następnym odcinku. Na razie!